Mocne i zdrowe kości. Z czego je zbudować? Głównym elementem, który znajduje się w tkance kostnej, to są sole wapniowo-fosforanowe. I tak praktycznie rzecz biorąc, około kilograma wapnia, około 99% tego, co znajduje się w ustroju wapnia, znajduje się w tkance kostnej. I dlatego też nie trudno zgadnąć, że bardzo istotnym elementem żywieniowym, na który musimy zwracać uwagę i na który sobie w pewien sposób staramy się zoptymalizować, jest odpowiednia podaż wapnia. Czy samego wapnia? No oczywiście nie samego wapnia, ze względu na to, że wapń jest tym elementem, który musi być zakumulowany, umieszczony, zmagazynowany w tkance kostnej, ale on, żeby mógł być zmagazynowany, musi być w odpowiedni sposób dostarczony. W związku z tym drugim elementem, który bardzo spójnie współpracuje pod względem elementów żywieniowych z wapniem, jest witamina D. I praktycznie rzecz biorąc, dzięki witaminie D mniejsze stężenia wapnia mogą być odpowiednio wykorzystane, mogą być przetransportowane, mogą być dostarczone do tkanki kostnej i dzięki temu zakumulowane w tkance kostnej. Witamina D, czyli odpowiednio witamina D jest syntetyzowana również w skórze dzięki odpowiedniej podaży i odpowiedniej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, czyli praktycznie rzecz biorąc, jeżeli nie ma promieniowania słonecznego, to odpowiednio sposób musi być dostarczony i tu praktycznie rzecz biorąc, bardzo istotnym elementem jest współgranie tych dwóch czynników.